Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny indyczek na tym indyczym kanale. Przez ostatnie jakieś 5-6 dni nie było dużo filmów tutaj, no odpowiedź na to znajduje się w podpiętym komentarzu. Miałem trochę roboty, ale wydaje mi się, że całkiem ciekawej, trochę poza YouTube'owej. Dzisiaj mały eksperyment, bo gra z gatunku ARPG, delikatnie też trochę hack and slash, ale w stylu bajkowo-komiksowym. Z początku zastanawiałem się w ogóle, czy Quest Hunter będzie warty podejścia, tak patrzyłem na tą grę tak z kątem oka, czy mi się w ogóle chce w to grać, bo na pierwszy rzut oka właśnie po screenach na Steamie przypomina to wszystko gierkę mobilną, no ale jednak nią nie jest. Zachęciły mnie do podejścia no jednak oceny. Gra pojawiła się 8 marca 2019 roku i od tamtego czasu zdobyła ponad 600 ocen o ogólnym rankingu, bardzo pozytywne, z 80% lajkaczy. To jest taka granica, powiedzmy, no ocen bardzo pozytywnych i pozytywnych. Dwie ważne sprawy na start. Ta gierka ma wsparcie kontrolerów. Możemy grać na xboxowym, zalecany jest na przykład Steam Controller, ale można też grać na klawiaturze, myszce bez problemu. Ja przesiadłem się na klawiaturę i myszkę, no po jakimś czasie grania na padzie, bo stwierdziłem, że jednak jest mi trochę wygodniej. Druga sprawa to fakt, że Quest Hunter posiada tryb sieciowy do 4 osób, czyli jeżeli ktoś z waszych znajomych też sobie ten tytuł kupi, można grać tutaj bez problemu w kooperacji, chociaż wydaje mi się, że ze względu na jakiś wątek fabularny lepiej grać tutaj zawsze razem. Podróżujemy sobie na intrze pod jednym sterowcem, kiedy to nagle słońce gaśnie, a nasz statek rozbija się gdzieś w dziczy, z nami oczywiście na pokładzie. Kiedy budzimy się przy płonącym wraku, jedynie właśnie ogień z płonących elementów naszego niegdyś wspaniałego statku rozświetla tutaj okolice, bo okazuje się, że słońca nie ma. Po ile ten tytuł dostaniemy? Trzeba powiedzieć, że dość tanio, na Steamie to 54 zł, czyli można powiedzieć, że w zaokrągleniu 12 euro. Na G2 znajdziemy gifty, na europejski jest po około 44 zł, tylko przypominam, że warto zalogować się na przeglądarce, bo będziemy musieli podać nasz link do konta i poczekać na zaproszenie do znajomych. Wtedy dopiero otrzymamy gifta. Sterowanie jest dość proste, w przypadku klawiatury i myszki po prostu klikamy wybrany punkt i już na start zauważamy dwie całkiem fajne rzeczy. Po pierwsze oczywiście oprawę graficzną, powiedzmy, że jest ona kontrastowa, kolorowa, nieprzesadnie lukrowa, ale z drugiej strony nie jest to jakiś mroczny hack and slash typu Path of Exile albo Diablo 3. Ale oczywiście o to tutaj chodzi, ten styl graficzny taki jest zamierzony i tak dalej. Druga sprawa to fakt, że możemy rozwalać sporo rzeczy z otoczenia. By wydostać się z miejsca z wrakiem, musimy rozwalić drzewa i kamienie, otrzymując z nich surowce, czyli zapowiada się jakiś tutaj... no powiedzmy system craftingu niech będzie. Spotykamy starego czarodzieja, któremu pali się chata i tak przypadkiem w jego chacie siedzi wbite śmigło z naszego statku. Z jednej strony jest no z tego powodu zadowolony, bo w ciemności pojawiają się potwory i zaoferuje nam wielką nagrodę na początek no rozgrywki. Z drugiej strony nagrodą jest... pochodnia. Po prostu wspaniale. Kawałek kija ze szmatą. Szkoda, że nie kij z kupą, bo to w sumie najpotężniejsza broń na świecie. Ale to ma sporo sensu, bo pochodnie robią nam tutaj za save point i całe to spotkanie z czarodziejem jest swego rodzaju takim tutorialem, wstępniakiem do rozgrywki w Quest Hunter, co wydaje mi się być zrobione bardzo fajnie, bo z jednej strony ma jakieś naleciałości fabularne, z drugiej strony uczy nas jak grać. Kiedy znajdziemy te pochodnie wbite w ziemię, możemy je podpalić posiadanymi w ekwipunku pochodniami. Tymi z ekwipunku punktu, czyli jakby dwie naraz trzeba złączyć, jedne się zużywają, a drugie po prostu stoją sobie na świecie. I to sprawia, że odrzucamy potwory z tego miejsca i jednocześnie możemy zapisać sobie w tym miejscu grę. To całkiem spoko pomysł, że nie zawsze mamy dużo tych pochodni albo w ogóle ich nie mamy i trzeba używać ich w odpowiednim momencie dość racjonalnie, dość, no wiecie, zbalansowanie. Liczyć się tutaj, no musi to, że możemy zginąć w pewnym momencie nie mając pochodni i nagle się okazuje, że jesteśmy troszeczkę cofnięci. To wszystko zależy od tego, jaki mamy wybrany stopień trudności. Jeżeli bardzo niski, to nie jest to bolesne. Jeżeli bardzo wysoki, no to jednak boli to diabelnie. Leczyć się możemy znalezionym jedzeniem, na przykład zdobytym ze skrzynek, z potworów, specjalnymi roślinkami, które sobie rosną na świecie, albo też miksturami, które z czasem będziemy mogli kraftować. Mamy zdobywanie poziomów, za każdy z nich otrzymamy 3 punkty do rozwoju 4 statystyk. Zdrowia, ataku, pancerza oraz odporności tarczy, bo pod prawym klawiszem myszy blokujemy ciosy. W całkiem ciekawy, bym powiedział, sposób. Im lepszy mamy ten atrybut tarczy lub sam przedmiot, czy jakby tarczę mam lepszą, tym więcej możemy odbić. Ale jeżeli jednak w to nie idziemy, to przeciwnik i tak nieco obrażeń przez tę tarczę przebije. Mamy też skille, umiejętności. Jak widać, no nie jest ich za dużo, ale rozwijamy je w ciekawy sposób, wciąż bardziej zaawansowany od ostatnio pokazywanego Chaos Bane. Czyli zdobywamy lub znajdujemy najróżniejsze przedmioty do craftingu, kryształy, diamenty, kamienie, deski, sztabki,
no masa tego jest. Z tego ulepszamy umiejętności na silniejsze formy oraz też ulepszamy ekwipunek, czyli na przykład miecz plus 1 do obrażeń. To co mega mocno zaskakuje, to wejście do mapy świata. Sama w sobie jest dość prosta, mi się wydaje. Lokacje podzielone są ścieżkami, po których sobie kicamy, ale wychodzimy z lokacji, a gra nam mówi, że zostawiliśmy tutaj z 8 sekretów i... Co? Jak? Gdzie? Komu? Po co? Dlaczego? Ile? Przeorałem całą lokację, a mimo to zostawiłem parę sekretów. Czasami występują na przykład pod jakimś kamieniem, innym razem ścięte drzewa odsłaniają nam przejście, albo świeci nam się ikonka łopaty, bo pod ziemią akurat w tym miejscu jest jakiś skarb. Powiedzmy, że te sekrety nie są jakoś bardzo rozbudowane, czy wymagające bardzo dużo myślenia, ale z drugiej strony upiękniają, czy ulepszają zabawę, bo sprawiają, że no jednak tego kombinowania, szukania, jeżeli oczywiście chcemy, jest całkiem sporo. Są też małe, bardzo proste zagadki logiczne, typu przesuwanie kamieni pod pomost, by można było nad nim przejść. Z czasem te logiczne zagadki są powiedzmy delikatnie trudniejsze, że trzeba znaleźć jakieś odpowiednie wajchy, to wszystko poprzestawiać, jakieś dźwignie, tego typu rzeczy. Fajnie wygląda oprawa dźwiękowa tej gry oraz poziom humoru. Muzyczka jest niezwykle przyjemna, relaksująca, pasująca do takiego typu gry, do grafiki, do stylu. I co ważne, muzyka z każdym epizodem gry, bo jest ona podzielona jakby na takie wyraźne epizody, jest inna, czyli nie nudzi się z czasem, bo mamy inną. Dialogi są mocno śmiechowe oraz bardzo spodobały mi się tutaj rysunki postaci z takimi, powiedzmy, w takim komiksowym mocno stylu, troszeczkę baśniowym, z drugiej strony bardzo humorzastym. No te postacie są, powiedziałbym, dość wyróżniające się i z czasem zapadają nam w pamięć, mimo to, że zamieniamy z nimi maksymalnie kilka zdań. Jeżeli chodzi o mechanikę walki, na początku jest bardzo prosta i zwyczajnie klikamy sobie lewy klawisz myszy, ale później okazuje się, że dobór tych trzech umiejętności z grupy posiadanych gra tutaj bardzo dużą rolę, bo niektórzy przeciwnicy atakują z dystansu, nieobszarowo, inni szarżują nagle na nas, inni zamieniają się na przykład w skałę i powoli odnawiają sobie zdrowie. Tutaj sporą rolę gra, jak mówiłem, wybrany stopień trudności. Jak padniemy, to nieco lutu zostaje w miejscu śmierci, możemy wrócić. Chyba że gramy na najwyższym, to śmierć w tej grze boli niesamowicie mocno. Walki z bossami są też tutaj całkiem ciekawie zrobione. Każdy z nich ma nieco inną mechanikę, inną jakby arenę walki. Przykładowo wielka roślina wyrzuca na nas swoje narośla spod ziemi, musimy tego unikać, cały czas być w ruchu, a inny boss właśnie sprawia to, że powinniśmy mniej więcej stać w miejscu i odskakiwać w wybranym momencie. Pod względem umiejętności jest jeden problem w Quest Hunter. Przepotężnym skillem jest tutaj w mojej ocenie zamrożenie, które no, dla mnie powinno różnie działać na różny poziom przeciwników. Im silniejszy przeciwnik, tym... Wydaje mi się, że nie powinien być zamrożony całkowicie, tylko spowolniony, bo zamrożenie bossa na 4, 5, 6 sekund i klepanie go przez ten czas jest trochę, wydaje mi się, że za łatwe i polega na takiej taktyce hit and run. Eksplorując mapę świata, napotykamy też lokacje losowe, które możemy farmić sobie dowolnie. Zaletą Quest Hunter jest to, że te lochy są dość długie i powiedziałbym, że czasami mają różne przejścia, czyli z jednej strony wchodzimy, a z innej strony wychodzimy. Czasami spędzimy w takich lochach nawet 20, 30 minut. Wadą jest to, że ich losowość jest stosunkowo niewielka, a z czasem podstawowe surowce do niczego w tej grze nie służą, bo walają się po prostu w setkach w ekwipunku. Lubię też trochę, moi drodzy, pośmieszkować z negatywnie ocenianych przeze mnie gier, które są stosunkowo podobne. Ostatnio mocno pojechałem Chaosbane. Dlaczego? Bo w takiej gierce jak ta, za 40 zł robiona przez parę osób, nasze wybory w questach mają znaczenie. Można wybrać różne opcje. Ba, nawet mamy naszą osadę z NPC-ami, z którymi można pogadać, pohandlować, poulepszać itemy, pokraftować rzeczy, nawet tą wioskę w pewnej mierze można rozbudować, czego w Chaosbane za 200 zł w dniu premiery nie ma wcale. I w przeciwieństwie do Chaosbane w Quest Hunter mamy no właśnie questy poboczne. Zadania możemy rozwiązać siłowo, współpracą, w jeden albo w drugi sposób. Oczywiście to są proste rozwiązania, ale jednak są wybory, które mają znaczenie. Chociaż ja zaciąłem się na brat białych kapeluszy, bo przeorałem cały świat i musiałem się nafarcić, by biały kapelusz do ich bractwa w końcu mi wypadł i żeby w końcu mógł tam wejść. No i kolejny powód wyższości tak prostej gierki nad Chaosbane, które niby ma być mega produkcją, są lokacje, w których walka nie jest skazana i nie jest obowiązkiem, bo przeciwnicy są dużo silniejsi od nas i możemy to przejść bez walki, a jak zaliczymy daną lokację, zależy tylko od nas, czy po cichu, czy na przypale. Ja wiem, że Chaosbane to hack
hack and slash, gdzie jest, wiecie, cała masa potworów, tutaj jest to bardziej ARPG z mniejszą ilością przeciwników i siekania, no ale jednak, moi drodzy, gra za 40 zł jest dokładniie zrobiona niż gra za 200 zł. Przynajmniej posiada losowe lokacje, bo w Chaos Bane to schemat w tych samych identycznie wiecznie lokacjach jest zawsze taki sam, a tutaj mamy jednak losowe, niektóre, ale jednak. Wady tej produkcji, czyli przejdźmy do tego, co mi się nie podobało. Przede wszystkim jest to sterowanie. Z jednej strony Quest Hunter jest zrobiony pod kontroler, jak mówiłem na początku, bo lepiej się nim trochę walczy, rzucanie czarów jest bardziej precyzyjne na tej gałce niż na klawiaturze z WSAD, kiedy nagle rzucamy czar w przeciwną stronę niż do przeciwnika, ale z drugiej strony chodzenie po menu, ulepszenie postaci, zarządzanie ekwipunkiem czy handel lepiej robi się myszką, bo na padzie przypadkiem można sprzedać nie to co się chce. Część opcji lepiej działa padem, ale już rzucanie czarów umiejętności przed siebie, a nie w miejscu, gdzie znajduje się kursor myszy, trochę drażni, grając jednak na klawiaturze. To szczególnie boli, kiedy klikamy myszą w przeciwnika, a jednak klikamy w drzewo obok niego. Druga sprawa to przeciąganie. Otwieramy skrzynię kluczem, 3 sekundy czekania. Otwieramy ją już całkiem, żeby ją otworzyć, 6 sekund czekania. Po co naprawdę to jest zrobione? Czy wtedy się właśnie losuje niemal identyczny loot jak z 200 innych skrzynek? No jest to niepotrzebne. Podobnie ekrany ładowania. Niby są bardzo krótkie, maksymalnie 2-3-4 sekundy, ale jest ich definitywnie za dużo. Wychodzimy poza mapę, loading, idziemy 5 kroków na mapie, loading, zasadzka loading, wychodzimy z zasadzki bez jej robienia, czyli z wejścia do wyjścia od razu loading. W karczmie dostałem wylewu, wchodzę, wczytywanie, piwnica w karczmie, wczytywania, zejście z piwnicy niżej, wczytywanie, porobienie 2 przeciwników, bo dalej się okazuje, że jest zamknięta brama i ponownie te same wszystkie wczytywania. Do tego brakuje jakiegoś systemu staminy do szybkiego biegania albo opcji szybkiej podróży z lochów, która byłaby w jakiś sposób płatna albo kosztowna, bo lokacje są zrobione tak, nawet te powiedzmy na powierzchni, że musimy znaleźć miejsce, w którym można wyjść z lokacji. Tak jak to na przykład było w XCOMie, była taka strefa ekstrakcji z lokacji, do której trzeba najpierw dojść, żeby móc z niej wyjść. Nie można wyjść po prostu przez granice mapy. Finalnie powiem, że jestem zaskoczony. Musimy pamiętać, że gra kosztuje 40, 50 parę złotych w dniu premiery, a nie 150 parę. To, co jednak rodzi pewne obawy, to to, że od marca do czerwca, czyli powiedzmy 3-4 miesiące po premierze, no nie było prawie żadnego patcha. Oczywiście Quest Hunter to gra już skończona, nie jest to wczesny dostęp i dość dużą zaletą jest to, że przejście jej zajmie nam, no myślę, że te przynajmniej z 10 godzin, zależy ile przegrzebiemy, ile szukamy, ile grindujemy. Wydaje mi się, że nawet można ten tytuł skończyć w kilkanaście godzin. Ten poziom 80% pozytywów dla Quest Hunter jest dla mnie właśnie bardzo słuszny. Ja od siebie tej grze też zostawię miniaturkę lekko zieloną, bawiłem się ok, ale do perfekcji zabrakło nieco więcej różnorodności treści. Na przykład tego, by surowce można było wykorzystywać w jeszcze inny sposób. Dobra idea tutaj była na początku gry z rozbudową wioski, kiedy mieliśmy zbudować sobie pierwszą chatkę i to nagle zostało cięte, nagle zostało niewykorzystane. Można było dodać paru NPC-ów, którzy na przykład te nieużywane surowce typu kamień, drewno i tak dalej przerabialiby nieco bardziej zaawansowanie na jakieś inne itemy, na przykład zadające obrażenia jakichś żywiołów, kiedy byśmy coś do tego dodali. Sam ten system walki w Quest Hunter jest bardzo prosty i nawet przeznaczony, bym powiedział, dla młodego odbiorcy, który szuka relaksu przed monitorem, telewizorem, ale z muzyką i dowolnością podróży jest całkiem to wszystko dobrze zrobione. To nie jest ARPG, gdzie trzeba mieć palce odpalające waszą dziewczynę w 5 sekund, ha, 5 sekund smyrania, ale trzeba wciskać tutaj, no powiedzmy, jeden klawisz, tak? Nie trzeba tutaj wciskać 20 klawiszy na klawiaturze w sekundę, żeby dobrze grać, jak nie wiem, w Grim Dawn, w Path of Exile, w innych grach tego typu. Tutaj praktycznie trzymamy pada czy klawiaturę, wciskamy 2 klawisze, 3 i to jest wszystko, jeżeli chodzi o walkę. To musicie mieć na myśli, planując zakup Quest Huntera na Steamie. Prawdopodobnie zostawię tej grze 2 lajkacze. Wydaje mi się, że ta gra pod względem ceny w stosunku do jakości zabawy, wydaje mi się, że na to całkowicie zasługuje. Na koniec klasyczne podziękowania dla płatnych subskrybentów, ponad 30, co mnie niezwykle oczywiście cieszy. Dzięki GamersDen, Szumigajowy, Hubert, Chris, Paweł, Gatki, Tomek, Guster, Hancior, Kasięcja, Łukasz, Fredio, Izak, Maruc, Maxim Solini, Arkadiusz, Łukasz, Szmak, Cyborg, Kazbomi, Bacior, Latinokila, Tobilub, Cizar1K, Furios, PlayTheGame, Lukas, Elmo3.0, AgoiPay, Łysy, Scottopunk, Mikus oraz Bolo. Klasycznie po prawej stronie macie najnowszy lub poprzedni film na kanale, a po lewej stronie opcję zostania tutaj nieco dłużej, no, za pomocą, nie wiem, no jakiejś subskrypcji. Tyle.